Witam Państwa serdecznie z miejscowości Kierznówka i właśnie dziś nasze dzielne panie będą odmawiać i śpiewać właściwie majowe. Jest to tradycja od niepamiętnych lat, jest taki zwyczaj, obrzęd. Kiedyś, jak ja pamiętam, było bardzo dużo. Wieś była może większa, może więcej było zachęty, bo i starsze pokolenie goniło tej młodzieży i dzieci. Było wesoło. No i dzisiaj tak może troszeczkę już ta grupka no na pewno zmalała, bo już tylko kilka pań. Ona dzieł boskich korona, nad anioły wywyższona, choć jest panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Za dobrych czasów, jak było dużo dzieci we wsi, tutaj na środku wsi, ja tutaj blisko mieszkałam, ja też jako dziecko, mój dom rodzinny jest tutaj, więc pamiętam, jak do kapliczki przychodziliśmy, dzieci siadały na kołodki, takie kołodki specjalne, takie z drewna, takie pieńki cięte, brzozowe. One były chowane właśnie pod ten stoliczek za obruskiem, dzieci wyjmowały te kołodki i z dwóch stron siadały na koło tych dzieci, może było z 8-10 w kaplicy. Ile tylko się dało. Każdy chciał na tym pieńku siedzieć i dzieci, no bardzo dużo dzieci przechodziło. Na tych schodkach siedziały. Maryjo, królowo Polski, jestem przy tobie, pamiętam o tobie, pamiętam na każdy czas. Jestem przy tobie, pamiętam o tobie, pamiętam na każdy czas. Właśnie idziemy z Maryją dookoła pola. U nas taka tradycja. Zaczynamy od kaplicy głównej, która jest przy szosie. Idziemy przez wszystkie pola. Przez lasy wracamy z modlitwą, z różańcem błagalnym i dziękczynnym oplony w naszej wsi, żeby Matka Boska tutaj strzegła i obfite łaski nam zesłała i błogosławieństwo, opiekę Bożą nad zwierzętami, nad naszymi krówkami, nad plonami, nad gospodarzami opólnyśne, też na tych ogromnych maszynach, żeby nic się nie stało nikomu, bo duże maszyny, duże ciągniki i też trzeba błagać o opiekę Bożą Matki Boskiej Przenajświętszej i wsparcie. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z tobą i czyste serce. O Pani, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z tobą nowy zacznę dziś łów. Tak więc w miarę możliwości zademonstruję, jak się klepie kosę. Kosa, aby dobrze poklepać, to nie oznacza, że przejście raz i z powrotem. Nieraz tak wymaga, że trzeba i 7 razy przejść, w zależności od użycia. Kosę należy bardzo równo trzymać, prawidłowo osadzić. Już mamy ją osadzono. Oczywiście kosa pod kątem też musi być, bo jak za mocno, jak to u nas mówiło się, za odsadna, takie słowo jest, czyli za mocny kąt. Znów jak za mało odsadna, no to będzie no złe koszenie. Jest to kosiarka konna, kupiona w latach początek lat 70. Konie ciągały, ale gdy był ciągnik już kupiony, to została przerobiona na ciągnik. Po prostu kawałek tam tak zwanego dyszla. Tak to w miarę się rozkładało się, załóżmy. Tu wyobraźmy sobie, że tu był koń. Właściwie dwa konie tu się odpalało i koń, załóżmy, ciągnął. I tak to działało mniej więcej. Trawa rosła i się kosiło. Gdy kosiło się zboże,
to drabinka powinna leżeć, no bo zboże jakoś tam musi leżeć. Ciężka to była forma pracy, ale ludzie mieli czas na wszystko. Z sepem to też to były takie zjawiska, bo jak kto nie umiał, to mógł i po głowie dostać. Także trzeba na to uważać. I załóżmy, uderzało się pewnie. Maszyny drogie, kombajny. Kiedyś jak robiono paski tak zwane, to zawsze wodą i polewano, bo niestety słoma kruszy się. Zakładało się na raz, czy jak tam, i w miarę oplątano. No. O, załóżmy, kładło się tak. Wiązało się. Kolanem dociskało się. O, coś tu nam za grubo trochę wyszło. O. Trzeba było podsiać, załóżmy. O. Te plewy oddzielić różne słomy. Jest to sieczkarnia. Wykorzystywano do cięcia tak zwanej sieczki. Kiedyś konie były, ale i krowom dawano. Wykorzystywano plewy ze zboża i razem to mieszano. Do krowy zawsze trzeba mówić, nie podchodzić tak sobie. Chodź, stoj. Chodź, stoj. Kiedyś jak krowę doili, był taki zwyczaj, kto przyjdzie, to zawsze mówi i spary Boże, czyli żeby dobrze doiło się. No i też należało powiedzieć, Bóg zapłać. To główny gospodarz, dziewczyny ma pod sobą, chyba sztuk 10. Zasypane szerokie liście, takie wysokie te, o. Bluszcze, no, kwiatki, dzieci sypią, i ludzie jeszcze po bluszczach tych posypią kwiatkami. Tutaj kościół pobudowali. Stacje były robione koło Porkanu. A przedtem za komuny to nie wolno było. Już jak zaczęło się, to ja przez 5 lat nie byłem tutaj. Bo 2,5 roku uczyłem, a potem w wojsku. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go.
Niektóre rodziny są bardzo spokojne, moglibyśmy robić bez kombinezona, bez rękawic. Narzędzia pszczelarskie, czyli zmiotka i dłuto, to są dwa podstawowe narzędzia. Tu mieszkają pszczółki. Jak widać, ul jest dostosowany do dużo większej ilości ramek. I to jest coś, czego już się nie używa. Dlaczego szyba? Kiedyś pszczelarz przez tą szybę, nie otwierając ula, wiedział, co się w nim dzieje. A dlaczego przez tą szybę i nie otwierając ula? Bo w każdym ulu starym są z boku drzwiczki. I tak sobie pszczelarz podchodził i otwierał. I widział, jeżeli pszczoły były na ostatniej ramce, to świadczyło o tym, że należy do tego ula dołożyć kilka ramek. Bo rodzina pszczela na tyle mocno się rozwinęła, że obsiada ostatnią ramkę. O, i tu zmiotka mamy. Do czego nam zmiotka? Zmiatamy pszczółki, żeby nie pognieść niczego. Do czego służy dym? Nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Z chwilą, kiedy pszczoły kiedyś mieszkały w barciach, wiedziały o tym doskonale, że z chwilą, kiedy dym jest w barci, nic nie są w stanie zrobić, tak? Bo każdy ul posiada armię wartowniczek, która odpowiada za obronę danego domku, ula. I z chwilą, kiedy poczują dym, armia obronna, zamiast go bronić, pakuje walizki po prostu. Czyli zamiast bronić ula, napełniają swoje wola miodem i wtedy pszczelarz może sobie spokojnie przy tym pracować. O, i jest królowa. I taka ciekawostka, matka w ulu nic nie robi. To królowa decyduje o tym, że ma się urodzić truteń albo robotnica. Jak się rodzi młoda królowa, musi odbyć lot godowy. Podczas lotu godowego leci bardzo wysoko w górę i kopuluje z kilkunastoma trutniami. Może nie zasklepiona ramka, ale zaraz sprawdzimy, co robimy z pszczółkami. Strząsamy delikatnie, żeby nie wyrządzić krzywdy. Resztę zmiatamy. I teraz tak, ramka nie zasklepiona. Sprawdzamy, czy miód jest dojrzały. Z chwilą, kiedy wypada, to znaczy, że jest niedojrzały. I zaraz to sobie zobaczymy. Wypada miód. Czyli miód jest niedojrzały. Nie możemy tego zabrać, bo z chwilą, kiedy taki miód byśmy odwirowali, cała beczka mogłaby nam sfermentować. I zmiatanie pszczół też tak samo wygląda jak dawno, dawno temu, tylko że kiedyś pszczoły przy miodobraniu zmiatano gęsim piórem. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie na moim polu i właśnie stoję przy życie, jest to łan zboża, którego zamierzam dziś rządzić. Ale jeszcze są takie to piękne słowa, właściwie wiersz. To jest bardzo stary wiersz, zapomniany. Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy. Z Ciebie plenność miewa rola. My zbieramy z Twego pola. Wszystko Cię, mój Boże, chwali, aleśmy i to poznali, że najmilsza Ci się zdała pracującej ręki chwała. Co rządzisz ziemią i niebem, opatrujesz dzieci chlebem. Tyś nam dał urodzaj złoty, my Ci dali trud i poty. Na Cię każde ludzkie oko spogląda w niebo wysoko. Twoja szczodra ręka daje ludziom hojne urodzaje. Nie dlatego owoc mamy i że rolę uprawiamy. Ty, co dajesz nam wszelkie urodzaje, Boże, pobłogosław nas i te moje zboże. I jeszcze jak obyczaj stary każe, według ojców naszej wiary, przed pracą należy się zrobić znak krzyża, więc to czynię. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Gospodarze dom, żeby dobrze planował. Położę taki kamyk, nie tu chleb, dla zajączka. No. Taką drogę zrobić mu, żeby sobie nóżek nie pokłuł.
przeżegnamy się imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, pobłogosław te jadło, żeby nie poszło nam w sadło. Amen. I smacznego życzę. Bulba słabaja, ale o, ale... Ale rabakołu tu mnoho. Spacjała. A co ty tak zadzierajesz spodnicu? No trochę spacjała, obciec ci się krótko. No słabieńka, no. A czemu ty posadził tak pod lesem? Gdzieś posadził by, gdzie dobro pole. To tam naraz słaby może. No ja думал, że będzie dobry rok, no to tak o... A pomału, pomału jakoś tam może ukopiem na tej agładzi, czy tam i tą kalicu. Gdzie ta kobieta, co chciała wodę? No, o, i wodę mało. Może mucha, może co? No. A palcom, co to tam? Cymno. Tuż to... Ojej. Tuż to też miasto. No dobro. Ja to zawsze na kolanach zbieram. No to potem kręgosłup nie boli, w krzyżu nie tak, łupię. Tak. Ja jak byłam najstarsza, nas sześcioro było, rodzeństwo, to mnie nie puszczali, o nie, do szkoły. Najstarsze. No, trzeba było iść kopać, ale było fajnie. Tato potem ognisko palił, kartofelkę piekli, ale my potem schitreli. Wzięli czuchunny garnek i w ten żar nakładli kartofle. Czuchunny garnek tato postawił, goławienia nakład, podpalił. O Jezu, to teraz moda na te kociołki przecież. No, robi się te ziemniaki, ale to jeszcze babczyny był, ten garnek taki, on z wierzchu był trochę już pęknięty, zardzewiały, ale do tego się nadawał.